Państwa, jeżeli chodzi o grunty, zakończyliśmy sesję. Ja z takich ważnych informacji, które Państwu chciałem przekazać, toczy się, proszę Państwa, dalej dyskusja na temat podziału środków będących w dyspozycji Rad Ziemnych, jeżeli chodzi o sprawę domową. W końcu dotarło do niektórych przewodniczących Rad Dzielnic, że jedno zadanie zostało zlikwidowane i w związku z tym jest mniej pieniędzy o 7 milionów ponad. Dlatego, że zadanie z zakresu budowy i przebudowy zniknie nagle, znaczy nie znalazło finansowania. Mimo, że jest w procedurze, mimo, że się jakby jest, no, formalnie funkcjonuje, jakby należy, bo wynika to z przeliczenia, nie zostało zmienione zarządzenie prezydenta, nie ma finansowania tego zadania. W związku z tym średnio to dotyczy około 28% całego budżetu. Według wstępnych przeliczeń na naszą dzielnicę, według pierwszej propozycji, miała nasza dzielnica 701 tysięcy, 13. Plus oczywiście zadania WPR, znaczy plus zadania, bo one nie są tutaj pokazane. Natomiast całość kwoty nie są podane, nie była natomiast podana kwota pierwsza, która wykazana była, ta pierwsza kwota, chociaż nie, to są te same pieniądze. Natomiast według nowej propozycji, znaczy według przedstawionej propozycji, było spotkanie przewodniczących Rad Dzielnic, były głosowania, oczywiście te głosowania są nieformalne, bo nie ma konwentu jako ciała stanowiącego, tylko jest bardziej ciało konsultacyjne. Większość, znaczy generalnie parę dzielnic na tym traci, między innymi nasza dzielnica, która miała wcześniej, no, była jednym z wyżej, jeżeli chodzi o rzecz dróg podjęcia, pod względem jakby mieszkańców może nie jest dużo, ale pod względem powierzchni i ilości infrastruktury, a ten współczynnik jest przeliczany przez właśnie ilość dróg. I proszę Państwa, w dzielnicy 13 propozycja, która została, tylko to jest bez WP, bez nie, bo jest 25, nie wiem, czy to jest. A to jest. A. Wyliczenie z algorytmem, tak jest. Według tego. Nie, pani Basiu, bo 18, 300 i 18, 400 to jest ta sama kwota. Teraz, bo oni do tego dążyli, ale tutaj w pierwszym momencie ma pan to, tutaj remonty, WPF, zieleń. I to wszystko w sumie dawało tutaj. Tak, kwota. No, ale w każdym razie wychodzi, proszę Państwa, na dzielnicę 13 wychodzi kwota 1 200 000, a propozycja była 701 tysięcy. Jeżeli by się odjęło od tego, jeżeli od tego by się odjęło WPF, i tak tych środków jest więcej niż 700 tysięcy na remonty. I to jest korzystniejsze dla nas. Rozumiem, że walczymy zgodnie z tym, żeby w dzielnicy było jak najwięcej środków do podziału na drugie 13. I to rozumiem, że nie muszę mieć od Państwa zachęty, ani akceptacja, ale rozumiem, że sprawę nadużywamy. Nie ma jeszcze. Problem polega na tym, że to jest paczka. Paczka w ZIKIS-ie i ta paczka będzie rozpakowana nie uchwałą Rady Miasta, tylko zarządzeniem prezydenta. I to jest walczenie, żeby z tej paczki było jak najwięcej. Czyli przekaz jest generalnie pozytywny, tak? Bo zaczął Pan tak, jakby to było coś źle. Nie, no, przekaz jest pozytywny, że według tego, tylko nie mamy ostatecznej decyzji, bo to jest. Bo to jest tak, nawiązanie do spotkania, jakie odbyło 21 listopada w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu remontu dróg publicznych i oświetlenia pomiędzy poszczególnymi dzielnicami ZIKI proponuje ponowne przeliczenie przyznanej puli środków w następujący sposób. Przyznana pula środków 18 milionów, ona się nie zmienia. Suma, jaką dostajemy zwiększenie rozdziału środków z algorytmu, wynosi 25 milionów. To jest to, że tych środków z algorytmu powinno być więcej w budżecie miasta o 7 260 tysięcy, co stanowi 28,27. Jest, pani Basiu, 18 milionów 438. W każdej dzielnicy kwotę wyliczoną algorytmiem pomniejszamy obliczony procent. Też to jest, proszę Państwa, nieprawda i też będę kwestionował tą sprawę, dlatego że myśmy mieli więcej, to znaczy tak, myśmy
dostawali więcej pieniędzy na remonty, na prace inwestycyjne, w związku z tym, że przeliczane były drogi, które miały status drogi nieutwardzonej. Czyli ilość dróg nieutwardzonych, czyli tych, bo te pieniądze inwestycyjne były na to, żeby doprowadzać do stanu wyższego, czyli utwardzonego z poboczami, z infrastrukturą, z chodnikami, oświetleniem i przechodzą do tej drugiej pól. I ilość każdej, znaczy dzielnicy pierwszej, trudno powiedzieć, że są drogi, które są tuczniowymi, czy w dzielnicy drugiej, nie? Ale są takie dzielnice jak 10, 8, 13, czyli te peryferyjne, gdzie takich ulic jest sporo. I te pieniądze zostawialiśmy, z wyliczenia wynikałoby, że tych gminy zostawialiśmy mniej, no i wynika, dostawialiśmy ponad 300 tysięcy złotych na każdy rok i mieliśmy ich więcej. W związku z tym, porówno z liczeniem, jakby może i nam się to opłaca. Z drugiej strony, dlatego że jak na wyższą kwotę się nam zlicza, że się odejmuje tą wyższą kwotę, nie wyższą, tylko równą na wszystkie, to faktycznie to się nam to opłaca. To się nie będzie opłacać. Dlatego że dostawaliśmy więcej pieniędzy. A teraz się dzieli na 18 dzielnic całą kwotę, która była na zadanie inwestycyjne. Natomiast, tak jak mówię, to jest ta informacja. Druga rzecz, tworzony jest, proszę Państwa, to, że Państwo wiecie, że jest budżet miasta, jest harmonogram, mamy nadzieję, że te elementy, o które walczymy, bo jak zadamy za dużo priorytetów, to ten priorytet traci priorytet. Tych, które włożyliśmy, przypomnę, to są tematy edukacyjne, tematy związane z infrastrukturą, to jest to, cośmy mówili, rynek podluski, Park Bernackiego, kopiec Krakusa, schody przy bulwarze podluskim, ale to nie, to mamy Zamojskiego. Zamojskiego, proszę pana, Zamojskiego mamy we własnym tutaj. Na Zamojskiego mieliśmy 200 tysięcy tam 2 lata temu. Chyba 150 tysięcy. Ale z naszych, nie, to jest na pewno. To jest pokazane nasze pieniądze inwestycje. Proszę Państwa, następna sesja 14 stycznia. Jeśli wyjdzie nagła sprawa, to jeżeli z tą strefą będzie nagła sprawa, to zrobimy sesję nadzwyczajną. To się raczej nie wyżej jeden. Ja chciałem Państwa przeprosić, bo w tamtym tygodniu miało dojść do spotkania, mieliśmy mieć więcej zarządów i wyjść pisma. Nie wyszło te pisma, tutaj jeden kolega i drugi, dwa panowie Jaskowie złożyli. Ja byłem półtorej tygodnia, że tak powiem, trochę mniej dyspozycyjny zdrowotnie. No i już nie mówię, że pani Basia była na szkoleniu, ale to już... Nie. To jest moja wina. Pani Basia, pan zbył pachowy. Akurat to pani Basia miała szkolenie, ale nałożyło się, że trzeba jednak zacząć remont jakiejś pompki i tutaj nie chciałem tutaj... Kwiatki są bardzo drogie. Czy tam pan napisał? Nie, napisał. Nic nie ma. Z takich rzeczy istotnych, proszę Państwa, jeśli chodzi o... jutro jest, proszę Państwa, to już chyba pan Bolek powie, debata na temat bezpieczeństwa w Domu Kultury. Tak, ale to jest debata. Ze seniorami. No nie jest ogólna informacja. No, Bolek się zapisał. Będzie, proszę Państwa, Wigilia. Mamy datę Wigilii, to już chyba piszę tutaj. Jeżeli chodzi o Wigilię, przypomnę, że w tym roku Wigilia będzie się odbywać dla osób samotnych. W tym roku 19 grudnia o godzinie 16 w Domu Kultury na Sokolskim w świetlicy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w tej Wigilii, to proszę zgłosić to u Basi. Żeby się samemu zapłacić. W najbliższych dni i płacimy sami za siebie. Natomiast uznaliśmy, że tam po tamtegorocznej Wigilii, że jednak przebywanie jak ci osoby korzystające z MOPS-u, w MOPS-ie jest ta Wigilia, to jest trochę, no ani tam... Natomiast korzystamy z tej sali, to nie jest kominkowa, tylko ta sala koncertowa, która jest na dole i znacznie lepszy wystrój i centralne położenie i robi jakby to nastrój, ta sala sama w sobie.
nie jest takie, że tak powiem, techniczne i takie pomieszczenie, to też musi być właściwy. Strojki są gotowe, strojki przedszkola 457 zrobiło zgodnie. Co jeszcze z tego rzeczy? Jest sporo rzeczy. Uciekłem teraz, jak już dostałem tę roczność jasną. To ja sobie chyba przypomnę o życzeń, które na końcu sobie złożymy, to może po kolei. 14 panie Jacku. Mówiłem. Więc już język kończy, ale to już jest już lekarstwo. Ja tylko bym właśnie pisma. Panie Jacku, będzie mówię. W przyszłym tygodniu odrabiamy te zaległości potem. No i znaczy ty. Mam nadzieję. Pan Tadeusz. Ja przepraszam, może to będzie trochę niemiło, ale ja mam tylko apel, żeby jednak ocen pracy radnych i komisji dokonywać w sposób przewidziany w statucie, bo ja mógłbym wskazać radnych, którzy przy odczytywaniu projektów uchwał, które nie znają, rozwiązują krzyżówki albo piszą SMS-y, aż plastik leci. Więc ja bym prosił jednak, żeby po prostu leci. Każdy może każdego tylko, ale nie robi to w sposób, kiedy... Każdego pod warunkiem, że pana nie. Nie, możemy krytykować. Świątecznie miał być, tak. Panie Tadeuszu. Proszę bardzo. Ja przeszłam się. Pani Jola. Jutro mamy spotkanie ze zespołu redakcyjnego już ostatnie, więc po prostu wszystko w to dotarło, zmieściło się. Pan dziękuję na piśmie. Pan Jerzy. Panie Jacek. Pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, że będzie spotkanie z panem dyrektorem Kamskim. Tak. Rozumiem, że można. Otwarte spotkanie o 12 mówię. No tylko kolego godzina nie było, ale rozumiem, że się wyszy. Mam jeszcze. Mam jeszcze taką prośbę, ponieważ realizowane są u nas dwie inwestycje. Nie wiem, bo pan przewodniczący ostatnio mówił, że będzie jakieś spotkanie z wykonawcą. Nie wiem, czy się odbyło, bo to Kogórski. Chodzi mi o to, żebyśmy jednak też porozmawiali z Higilem, a nie czy pan dyrektor Kamski, który będzie tą osobą, która za ten pion odpowiada. Ponieważ docelowo też będzie realizowany parking przy Koronie. Żebyśmy porozmawiali z Higilem, czy osobami, które nie wiem, czy to dwa różne działy, dwie różne osoby nadzorują jakby te dwie inwestycje. Nie nadzoruje takie. No to dlatego tym bardziej mówię. Dlatego mówię, żebyśmy w takim układzie spróbowali znaleźć też i doprowadzić do spotkania jakby z realizatorem i osobami odpowiedzialnymi za jedną i drugą inwestycję pod kątem ewentualnego uzgodnienia, że w ramach tych inwestycji, czyli żeby miasto może znalazło środki i połączyć jakby kwestie remontu ulicy Zamojskiego na tym ciągu pomiędzy ulicą, pomiędzy Koroną, jeżeli chodzi o parki, a rynkiem podmiotowym. Bo tak naprawdę nie zostaje jakiś wielki odcinek, a myślę, że skoro będą roboty prowadzone tu i tu, a na pewno też będą przy parkingu przebudowywać część ulicy Zamojskiego przy policji, no to zasadne się wydaje, żeby cały ten ciąg już spróbować się zrobić i żeby potem nie było, że każdy powie tak, no ale myśmy mieli tylko zrobić dotąd, a w środku zostanie nam na przykład 100 metrów i co, i wszyscy potem będą się śmiać z tego, że to nie zostało zrealizowane. I jak zwykle będzie sytuacja taka, no a gdzie była dzielnica? No bo mniej więcej to tak wygląda. Także prosiłbym, żebyśmy się zastanowili, czy nie wystarczy do zginów w tej sprawie. Jeżeli jestem już przy tej Koronie, to czytałem ostatni artykuł, chyba w dwóch gazetach, że jest generalnie protest mieszkańców w tej sprawie. I mieszkańcy z tego, co tam cytowane były osoby, które się zajmują tym protestem, deklarowały, że będą się zwracać o pomoc w zablokowaniu tej inwestycji do dzielnicy. Chciałem się zapytać, czy już jakieś pismo w tej sprawie wpłynęło?
Ponieważ tutaj mówię... Było pismo mieszkańców w tamtym roku. Mieszkańcy, dlatego mówię, czytałem artykuł w ubiegłym tygodniu, mieszkańcy ponownie zbierają jakieś podpisy, jest jakiś, w gazecie było podane, że kilkaset osób, znaczy z naszą, z panią, która, pani właśnie, panią, panią, pana nazwisko, pani Krystyna Portkowska? Nie. No i że będą się zwracać do dzielnicy w tej sprawie. Pytam, jeśli nie ma pisma, no to rozumiesz, że trzeba się spodziewać, że takie pismo... No dobrze, ale myśmy już jeszcze raz udzielali odpowiedzi, czy myśmy pozytywnie to załatwili. Znaczy, proszę Państwa, od razu na gorąco powiem, że wczoraj była pani z Kroniki Krakowskiej, która, jak ktoś oglądał, bo tam może... Było zadane pytanie, czy dotarły protesty. Odpowiedziałem, że dotarły, nie dotarły do dzielnicy świeże protesty, oprócz tych, które były. Dzielnica w tamtej kadencji podjęła uchwałę popierającą i mam świadomość, że wszystkie lokalizacje w Krakowie są trudne. Natomiast, znaczy są trudne i oprotestowane. Natomiast trzeba powiedzieć, że najbardziej protestują osoby, które są naprzeciwko, one są w bloku na zewnątrz, tylko że my zastępujemy jeden poziom parkingu, który nie ma żadnych zabezpieczeń, wentylacji, na oleje i inne rzeczy, czteroma poziomami tego samego parkingu, robimy z tego kubaturę, przewietrzanie, etc. Czyli nie zamieniamy funkcji terenu, nie zabieramy parku na to, w związku z tym przedstawiłem, że dzielnica jest za budową parkingu. Konsekwencje, tak jak była podjęta uchwała Rady Dzielnicy. Nie wpłynęły żadne nowe protesty. Oprócz tych protestów, które były w tamtym roku, były pisma, to było przekazane na Komisję Infrastruktury. I odpowiedź była wtedy, że dzielnica podjęła stosowną uchwałę i nie trzeba być konsekwentny, bo nie ma, proszę Państwa, innej lokalizacji. Jedna lokalizacja to był rynek podgórski na podziemiu, które też było protestowane, chociaż teraz nawet pani Basia, która miała inne zdanie, mówiła, co by była, byśmy wybudowali, a mówię, teraz już jest... Przepraszam bardzo, ale to jest... Teraz już jest... Teraz te parkingi pod rynkiem nie są miejscowym planem. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o klub sportowy Korona, to trzeba powiedzieć, że sytuacja jest skomplikowana. Znaczy, jest prosta i nieprosta. Otóż właścicielem terenu klubu sportowego Korona jest gmina miejska Kraków. Problem polega na tym, że w okresie, kiedy to przekazywano, nie było decyzji administracyjnej, tylko przekazywano to pismami. I zarząd, praktycznie zarząd wygląda w ten sposób, tak jak każdy inny obiekt sportowy, że zarządza na imieniu gminy. Gmina zabrała swoje. Natomiast i może robić to, żeby realizować zadania własne gminy, że nie sprzedaje tego. Oni w sądzie, nie, w sądzie, proszę Państwa, była dyskusja tylko i wyłącznie na temat tytułu i strony. Korona walczy o jedną rzecz. I to trzeba powiedzieć wprost. Nie o kasę. Znaczy, biorcelowo tak. Człowiek powiedział o pieniądze. Znaczy, Korona walczy o teren, żeby gmina przekazała Górne Wojsko. No co zrobi Korona z Górnym Wojskiem? To, co zrobiła do tej pory? No Górne Wojsko to jest następna ilość tam terenu, który można w jakiś sposób zagospodarować, sprzedać, nie wiem, trudno powiedzieć, nie jestem w zarządzie. W każdym razie nie na cele sportowe, tylko na komercyjne. Rozpoczęła sekcję piłki nożnej, ale przecież wiemy, że tam oprócz tego był planowany zawsze hotel, otóż on nie ma się 3-4 kadencji. Panie Przewodniczący, według tego co pamiętam, wczorajszej rozmowy pana prezesa powiedział w ten sposób, że między innymi ten parking, który jest do tej pory, przynosi Koronie dochód, coś 120 tysięcy w skali roku, a z kolei, to tłumaczył, a od miasta do tej pory w skali roku dostał ostatnio do 70. Panie Wolku, tylko problem jest zgoła inny. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Wszystkie kluby w Krakowie chciałyby mieć sytuację Korony, kiedy praktycznie 90% powierzchni, znaczy wszystko jest w centrum, można wynająć, ani nie siała, ani nie orała, czyli dostała to kiedyś za czasów jedynie słuszny, wybudował to wtedy Cyrankiewicz, za robotników z Podgórza. Obecni panowie korzystają z tego, jest własnością gminy. To, co można wszystko od frontu, łącznie z hotelem, ze wszystkim można, jest wynajęte.
chciałbym, żeby któryś klub miał tyle możliwości pozyskania zewnętrznych środków z wynajmowania, tyle... No dobrze, ale te pieniądze, które są z wynajmowania, myślę, że służą klubowi, a prezesowi, więc nie, no można ten utożsamiać z funkcjonalną prezesa. Nie, nie, tylko że problem polega na tym, że my nie mamy, każde stowarzyszenie ma własną politykę. Jedni, proszę Państwa, mają ambicje, żeby mieć koszykówkę w pierwszej lidze, a drugi mają ambicje, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z tego. Pytanie Państwa, popatrzmy na przykład Wisły. Też jest klub, jest wielki, też jakby się okazuje, żeby no zbierać, schodzić szafą i zbierać pieniądze, żeby halę wybudować, bo się okazuje, że jak nie wybudują hali, to się boją, że znowu będą mieć problem, jak się otworzy centrum w Czyżynach. No ale proszę Państwa, miasto przecież tam dało tyle pieniędzy. Znaczy, to są nieprawdopodobne ilości pieniędzy. No, ja jestem... Znaczy, tak, uważam, że priorytety w mieście niestety w ostatnich latach poszły do końca w tym kierunku, co powinny pójść. Bo budujemy, bo wybudowaliśmy Wiśle wielki, piękny stadion, który sami sobie... Panie Wasze, taki cię nie i nagle się okazuje, że Wisła się wyprowadza z Krakowa, bo nie jest w stanie utrzymać tego wojska. No najlepiej by było pewnie bardziej komfortowej sytuacji, jakbyśmy tłumaczyli koronę do innych klubów. No to Garbalia jest teraz najbardziej komfortowa, bo się im udało sprzedać. To, co mieli, i niestety takie sytuacje się zdarzają. I jak znamy historię tego klubu od kilku lat, to w momencie, kiedy panom zależało, to przychodzili tu przynajmniej średnio raz na pół roku. Ile to chcą zrobić dla sportu i co to zrobić, żebyśmy tylko im wyrazili zgodę na to, żeby mogli wybudować osiedle. Jak już to mają, to zawsze proszę, nie wiem, jakoś nie widzę, żeby komisja sportu, a rokrocznie tam były spotkania na Garbarni, były zaproszenia, proporczyki, były jakieś informacje, co to nie jest, no, to trzeba, że pomóc. Nie ma tego, proszę Państwa. Nie ma tego, proszę Państwa. Jest zawsze pytanie, ile tej komercji przy sporcie, czy 20-30, jak większy, znaczy to jest bardziej skomplikowany temat. Chciałem powiedzieć, że korona na pewno nie jest pokrzywdzonym klubem krakowskim, ani włoskim, dlatego, że w ostatnich latach po temacie powodziowym prawie 2 miliony złotych dostała z miasta, zostały wyremontowane na dole, za wszystkie sekcje, proszę Państwa, większość rodziców opłaca, bo są sekcjami autonomicznymi, w związku z tym tam nie ma sytuacji takiej, że... Mówili, że dostają 80 tysięcy... Ale na dzieci i młodzież, to jest zupełnie inna dotacja, tylko że, proszę Państwa, chciałbym dostać... To znaczy, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. To znaczy, że facet, który buduje aquapark, zaciąga kredyt i musi robić cały czas, promować, żeby to funkcjonowało, i on to robi z własnych pieniędzy, i on jeszcze jest w stanie tych zarobić, a tu dostaje się za tylko obiekty, bo ktoś inny buduje, dostaje się na remonty, zapewnia się jeszcze, dzieci umie wpływać na tych, i oni cały czas mówią, że nie mają pieniędzy. No ale panie przewodniczący, to sobie prawdę, że jednak to jest obiekt stary i tam wymaga na pewno... Większość to nakładu finansowego. Proszę Państwa, powiem jedno. Ale proszę Państwa, powiem jedno. Nikt na siłę nikogo nie trzyma, żeby to nie robił. Popatrzmy na inną sytuację. Mamy klub czy stowarzyszenie na Lipitwach, gdzie goście za przeproszeniem biegają i wybiegali jakąś pozycję w piłce, a my będziemy budować studnie, żeby mogli sobie wodę w konekach pogrywać trawę. Bo to się. Bo nie mają rozbudowanych. Tak jest, bo też chciałem tylko powiedzieć... Bo chwalmy się ruchu. Proszę Państwa, ja tylko odpowiem jeszcze, że o godzinie... W czwartki o godzinie 10 odbywają się narady odnośnie rynku podgórskiego. Poszło pismo, będziemy zapraszać na te narady. Każdy czwartek są rady budowy na rynku podgórskim. Jeszcze tylko powiem Państwu ciekawostkę, bo... Mogę powiedzieć, że... Proszę, ponieważ Jacek, została wywołana godzina jutrzejszego spotkania o godzinie 12. Ma być pan dyrektor Kanski.
po prostu ja zaprosiłem pana dyrektora i chcę powiedzieć, jaki temat główny. Możemy oczywiście poza tym tematem główny rozmawiać o wszystkim. I oni są przygotowani na ten temat. Mianowicie bulwersujące oczywiście działania inspektorów stawiających znaki, tak jak im się podoba, zrzucających oczywiście na dzielnicę całą odpowiedzialność za wiele rzeczy, to nie tylko te, o których my wiemy, w ogóle nie stosowanie się albo, jakbym to powiedział, brak jakichkolwiek nawet odniesienia do uchwał, które my dajemy w sprawie oczywiście znaków. I następna sprawa oczywiście, która będzie, bo to jest niezwykle ważna, co było przedmiotem, że do tej pory, bo to miało być poruszane, kiedy będą te konsultacje z naszą dzielnicą w sprawie oznakowania stref. Jak ty mi to powiedziałeś, to ja zawarłem. I na pewno ten temat będzie. Jeśli te tematy przerobimy, które są głównie tematami personalnymi i które z nich, no nie wiem, do tej pory nawet tak źle nie było jak w tej chwili. No to już współpracą ze wszystkimi inspektorami z działu tego nowego i organizacją. Zdecydowałbyś ten tygodnia. Jeśli się zmieści, w razie jazdy możemy o wszystkim rozmawiać. Ale jak są wszystkie? Ja nie będę przychodzić z jakimiś tematami. Ja nie wiem, jakie są kompetencje dyrektora Kamskiego. Ja znam do pana dyrektora Kamskiego, mam do niego sentyment i szacunek. Natomiast pan dyrektor Kamski nie jest mocno, że tak powiem, umocowany, bo to jest nawet nie stało. To jest chwilowo. Dlatego jest PO. Dlatego nie wiem, jaki ma zakres obowiązków. Wiem, jaki miał. Proszę państwa, bo mam się. Dziękuję, bo była poruszona sprawa, powiem jedną ciekawą rzecz. Gdyby doszło do wybudowania tych garaży podziemnych, to wreszcie jest jedna rzecz. Policja ma zagwarantowane w tych garażach miejsca. Na dzień dzisiejszy policja płaci koronie. Panowie. To są chwili. Kolega, sami sobie tylko mandaty wystawiać. Proszę państwa, w związku z tym, że zmierzyłem się, a z tego dogadaliśmy się troszeczkę spokojnych, godzin spędzonych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jednocześnie po prezes Marzywek i zapraszam Marzywek do organizacji w tym roku. To jest kolejna promocja. Kolega Jury się zajmuje tutaj sprawami technicznymi. To jest tylko jakie tak, promocja, to jest, rozumiem, że to jest zaproszenie, tak? Promocja, na promocję. Wszystkiego dobrego dla państwa, dla waszych rodzin. Zdrowek jeszcze raz o zimnie spędzono się. Wszędzie hotele się buduje, wszędzie się hotele buduje, a potem stoją pusty i nie ma dokładnie.